10 najkrótszych konfliktów zbrojnych. Wojna armeńsko-gruzińska, konflikt między Demokratyczną Republiką Armenii a Demokratyczną Republiką Gruzji od 7 grudnia do 31 grudnia 1918 roku. Upadek Imperium Osmańskiego i Cesarstwa Rosyjskiego w wyniku I wojny światowej spowodował ruchy niepodległościowe w rejonie Kaukazu na pograniczu rosyjsko-tureckim, zamieszkiwanym od czasów starożytnych zarówno przez chrześcijańskich Ormian, jak i Gruzinów. Obydwa narody dążyły do utworzenia niepodległych państw z terenów, do których wysuwały historyczne prawa. W lipcu 1918 roku zbrojone oddziały gruzińskie opanowały prowincję Lori, zamieszkiwaną w większości przez ludność ormiańską. Armenia, walcząca akurat z armią turecką, nie mogła odpowiedzieć na ten krok zbrojnie. Gruzja zaproponowała przyłączenie się do Republiki Górskiej Północnego Kaukazu, co rząd w Erewaniu odrzucił. Początkiem grudnia Ormianie wysłali w kierunku Lori wojska ze zadaniem ich opanowania. 11 grudnia Ormianie odnieśli zwycięstwo nad oddziałami gruzińskimi, co dało możliwość zajęcia tej prowincji. Mediacja Brytyjczyków zakończyła walki z końcem miesiąca. Cała wojna trwała zaledwie 24 dni. Wojna Jom Kippur. Wojna Izraela z koalicją Egiptu i Syrii w 1973 roku, trwająca od 6 do 26 października. Wojna rozpoczęła się w dniu żydowskiego święta Jom Kippur od zaskakującego uderzenia połączonych sił Egiptu i Syrii. Najechały one półwysep Synaj i wzgórza Golan, które pozostawały pod kontrolą Izraela od czasu wojny sześciodniowej w 1967 roku. Egipcjanie i Syryjczycy posuwali się naprzód przez pierwsze trzy dni. Później jednak szala przechyliła się na korzyść Izraela. Syryjczycy zostali wyparci z całego terytorium wzgórz Golan. Na Synaju Izraelczycy uderzyli w przerwę między dwiema armiami, które przekroczyły kanał Suezki. W wyniku tego egipska trzecia armia została odcięta. Manewr ten zmusił Egipt do przyjęcia warunków zawieszenia broni. Wszystko trwało zaledwie 20 dni. Wojna serbsko-bułgarska. Konflikt zbrojny między Serbią a Bułgarią w 1885 roku, spowodowany agresją Serbii na Bułgarię, trwający 14 dni i zakończony klęską Serbii. Król Serbii, wspierany finansowo przez Austro-Węgry i zachęcany do inwazji na południe, zaatakował Bułgarię 14 listopada. Początkowo armia serbska odnosiła sukcesy i podeszła pod Sofię. Wojska bułgarskie przebywały wtedy w Rumeli. Mimo dużej przewagi wojska serbskie zostały rozbite w bitwie pod wsią Sliwnica i Bułgarzy przeszli do kontrofensywy. Interwencja Austro-Węgier uratowała Serbię od niechybnej klęski. 3 marca podpisano układ pokojowy serbsko-bułgarski, a wszystko, tak jak wspomniałem na początku, trwało 14 dni. Wojna indyjsko-pakistańska. Wojna między Indiami a Pakistanem, trwająca od 3 do 16 grudnia 1971 roku. Wojna wybuchła po serii incydentów związanych z jawnym udzieleniem pomocy przez Indie podczas wojny o niepodległość Bangladeszu. Konflikt zakończył się zdecydowanym zwycięstwem armii indyjskiej, która w ciągu kilkunastu dni rozbiła wojska pakistańskie w Pakistanie Wschodnim. Po przekształceniu Pakistanu Wschodniego w Bangladesz, prezydent Pakistanu i premier Indii podpisali umowę, zgodnie z którą ustalono w Kaszmirze prowizoryczną granicę pokoju. Trzecia wojna indyjsko-pakistańska trwała 13 dni. Wojna dziesięciodniowa. Konflikt zbrojny pomiędzy Słowenią a Jugosławią, trwający od 27 czerwca do 7 lipca 1991 roku, spowodowany ogłoszeniem słoweńskiej deklaracji niepodległości. Konflikt trwał 10 dni i przeszedł do historii jako jedna z najkrótszych i jednocześnie najmniej krwawych wojen w dziejach kontynentu. Straty poniesione przez obie strony nie przekroczyły w sumie 63 żołnierzy. Z kolei po stronie jugosłowiańskiej setki żołnierzy dostały się do niewoli, w czym niebagatelną rolę odegrał opór ze strony ludności cywilnej, spowalniającej wszelkimi dostępnymi sposobami marsz wojsk jugosłowiańskich. O tym konflikcie opowiadam na kanale Światowa Historia w serii poświęconej Jugosławii. Także zapraszam. Wojna w Osetii Południowej. Konflikt zbrojny między siłami zbrojnymi Gruzji a separatystami z republik
Osetii Południowej i Abchazji oraz wojskami Rosji. Konflikt wybuchł w nocy ze 7 na 8 sierpnia 2008 roku, 16 lat po zakończeniu poprzedniej wojny, w wyniku której Osetia Południowa została wcielona do Rosji. Tutaj ponownie Was zapraszam na kanał Światowa Historia, gdzie przeprowadzam wywiad z uczestnikiem tej wojny oraz poprzednich wojen w Gruzji. On opowiada, jak to wszystko wyglądało i wydaje mi się, że może rzucić światło na postrzeganie tej wojny w zupełnie inny sposób, także Was tam zapraszam. Wojna ta potrwała 10 dni. Kryzys Suezki. Militarna agresja Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela na Egipt, która rozpoczęła się 29 października 1956 roku. Agresja została poprzedzona decyzją Egiptu o nacjonalizacji kanału Suezkiego, jednak rzeczywistą przyczyną wybuchu wojny było pragnienie Wielkiej Brytanii i Francji utrzymania kontroli nad kanałem. Państwa te dla realizacji swoich celów posłużyły się Izraelem, którego statki handlowe nie mogły korzystać z kanału Suezkiego. Izrael miał także własne, wystarczające powody, by wziąć udział w wojnie, a tymi powodami była bardzo agresywna polityka Egiptu wobec właśnie Izraela. Konflikt ten potrwał 9 dni. Militarnie zwyciężył Izrael, jednakże politycznie Egipt. Wojna sześciodniowa. Wojna izraelsko-arabska stoczona pomiędzy Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią w 1967 roku. W wojnę zaangażowały się także inne arabskie państwa: Irak, Arabia Saudyjska, Kuwejt i Algieria. Po zakończeniu kryzysu sueskiego, którym przed chwilą opowiadałem, międzynarodowa społeczność wymusiła na Izraelu, by wycofał swoje wojska z Półwyspu Synaj. Egipt wyraził zgodę na wejście na jego terytorium międzynarodowych sił pokojowych, które zajęły pozycję na granicy izraelsko-egipskiej na Synaju. Zadaniem sił pokojowych było nadzorowanie warunków zawieszenia broni oraz zapobieganie przenikaniu fedainów przez granicę. Jednak pomimo zawartego zawieszenia broni, w następnych latach wojna powróciła na Bliski Wschód. Państwa arabskie nadal nie uznawały istnienia żydowskiego państwa w Palestynie. Realizując plany zniszczenia Izraela, Syria sprzymierzyła się ze Związkiem Radzieckim i zaczęła wspierać napady fedainów na Izrael. Finalnie wojna sześciodniowa, jak się domyślacie, potrwała 6 dni. Zwyciężył ją Izrael, zdobył terytoria Półwyspu Synaj, Strefę Gazy, Judeę z Jerozolimą, Samarię i wzgórza Golan. Wojna futbolowa. Krótkotrwały konflikt zbrojny między Salwadorem a Hondurasem, który miał miejsce w 1969 roku. Określenie wojna futbolowa stworzył Ryszard Kapuściński i rozpowszechnił ją w mediach. Jedną z głównych przyczyn konfliktu było osadnictwo salwadorskich rolników na przygranicznych terenach Hondurasu. Honduraski rząd, ale i duzi posiadacze ziemscy skupieni wokół Krajowej Federacji Rolników podejmowali działania mające na celu zmuszenie salwadorskich imigrantów do opuszczenia kraju. W rzeczywistości podsycona m.in. przez media atmosfera wrogości między obydwoma państwami sięgnęła zenitu po przegranym przez Honduras meczu piłki nożnej w stolicy sąsiada. Honduraskie radio zaapelowało do obywateli o wypędzenie Salwadorczyków z honduraskiej ziemi. W Salwadorze doszło do masowych demonstracji przeciwko Hondurasowi, a incydenty graniczne doprowadziły do zerwania stosunków dyplomatycznych między obydwoma państwami. 14 lipca armia Salwadoru zaatakowała sąsiada. W walkach zginęło około 2000 ludzi. Wojna została zakończona po interwencji Organizacji Państw Amerykańskich. Trwała 100 godzin, stąd też często nazywał się ją wojną 100 godzin. Oficjalnie 4 dni. Wojna angielsko-zanzibarska. Najkrótszy znany konflikt zbrojny międzynarodowy trwający 38 minut. Miał miejsce 27 sierpnia 1896 roku. Zginęło tam 500 osób. 25 sierpnia 1896 roku zmarł sułtan Zanzibaru. Tronem w Zanzibarze zawładnął w wyniku przewrotu Barkhasz, który uchodził za stronnika Niemiec. Nie mogli się z tym pogodzić Brytyjczycy, licząc na to, że politykę przychylnego im zmarłego będzie kontynuował wyznaczony przez nich na następcę Muhammad. Wystosowali zatem
ultimatum wzywającego do abdykacji. Termin upłynął 27 sierpnia o godzinie 9 rano. Wtedy to brytyjski konsul złożył sułtanowi notę z wypowiedzeniem wojny, a w tej samej chwili Brytyjczycy rozpoczęli ostrzał od strony morza i działania na lądzie. Po pół godzinie sułtan, widząc eskalację strat w Luciach, uciekł ze zniszczonego pałacu i schronił się w niemieckim konsulacie. Poległo około 500 żołnierzy i mieszkańców miasta, głównie w zniszczonym przez ogień pałacu. Brytyjczycy mieli jedynego poważnie rannego podoficera. Brytyjskie siły również zatopiły zanzibarski okręt HHS Glasgow. Krótko mówiąc, Wielka Brytania podbiła Zanzibar w zaledwie 30 minut. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych wojnach i co myślicie na przykład o działaniach brytyjskich w Zanzibarze. Ponadto zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!